Witam wszystkich serdecznie. Jak widzicie, nowy kogut Silki, kupiony w zasadzie, kupiony wcześniej, ale dojechał wczoraj i jest trochę bardzo nabuzowany na dużego koguta brachmy. Rzuca się, o tak jak widzicie, podchodzi, rzuca się tutaj, także jest ogrodzone, bo tu bójki są. I tutaj mamy dwie stare kurki i jedna nowa, biało-czarna, także tak to wygląda. I kupiłem je od pana Krystiana, którego serdecznie pozdrawiam za miłą obsługę klienta i dobrą paczkę, wszystko było jak najbardziej w porządku, super hodowla, jak najbardziej polecam pana Krystiana Najdeckiego. O, tak jak widzimy, kogut się tutaj buzuje, ale kogut jest bardzo ładny. Trochę oczywiście tam wyżółk i kurka też jest troszkę brudna, ale to wiadomo, zawsze nie będą idealne. Może też się wyczyszczą. Także no tak to wygląda. Już pełna hodowla. No w sumie może prawie pełna, bo jeszcze bym chciał mieć jedną kurkę, ale to już w późniejszym czasie. Czarną kurkę. To łatwo będzie dostać, także o to już się nie martwię. Już to, co chcę, mam. I teraz tylko wystarczy dbać o hodowlę. I hodować. Także tak to wygląda. No, trzy kurki i jeden kogut. Ta już niesie, tylko wysiadywała ostatnio, także musi do siebie dojść. I tak samo ta już powinna nieść, tylko ostatnio kwoczyła, także musi też do siebie dojść. A ta no nie wiem, jeszcze nie niesie i nie nosiła, także nie wiem, kiedy będzie niosła. O, kogut waleczny bardzo. Rzuca się na 5 razy większego od siebie. No ale tak już jest. Także ja ich zostawiam. Przyjdziemy do nich później. Do zobaczenia. Jeszcze taka ciekawostka, że w nocy, bo kurki przyjechały do mnie BlaBlaCarem. Czy jak ktoś nie wie, to ktoś ogłasza się, że jedzie, załóżmy, z Krakowa do Gdańska. I wtedy możesz u niego zarezerwować przejazd, zapłacić, zrzucasz się na paliwo jemu, no i jedziesz. Także tak samo moje kurki przyjechały z pewną panią, też bardzo miłą panią, która już parę razy przewoziła, także transport był też fajny. I przyjechały BlaBlaCarem, o drugiej je odebrałem i jeszcze w nocy, jak je wpuściłem, to biała kurka rzucała się na kurkę nową i koguta. No ale już rano kogut sobie ją ustawił i już biała kurka się jego boi. Także no, tak to wygląda. To jest dzień drugi, odkąd przyjechały nowe kurki. Mają się dobrze, lekkie konflikty między kogutem a kurkami, ale tak to generalnie wszystko ok. Jedynie no ten kogut cały czas z tym kogucikiem na siebie tutaj skaczą tutaj, o. Ten podchodzi z tej,
a ten z tamtej i się próbują dziobać. Tak jak widzicie, kurki między sobą wszystko ok. Co jakiś czas dostałem jakieś warzywa, owoce, także... A, i zamówiłem różne dodatki do hodowli, typu witaminy, pasze, różne takie rzeczy i pokażę wam, jak już dojdzie. Ta się trochę boi, ale przyzwyczai się. To już jest trzeci dzień. Wszystkie kurie mają się dobrze. Jeszcze powiem wam o małej operacji, która miała ta kurka. Jak wiecie, przy dawaniu jajka kurczętom, ona często dojadała i przez to miała tu jakby nad oczami miała, o, tu nad oczami miała takie sklejone jajko, bo pewnie piła, jadła jajko i to się wszystko tak skleiło. O, tak jak widzicie, tak pije kogut. Ładnie. I to się wszystko jej skleiło i przykleiło się do skóry. Trzeba było jej to wycinać tam już. I tak i tym podobne. Ale jest już ok. Te koguty na zmian piją. I tutaj się... O, ten z tym. Tutaj pijają co chwilę i tutaj między tymi się gryzą, znaczy dziobią. No, tak to wygląda. O, jeszcze wam pokażę, co silki robią. Silki chodzą tutaj syna około stawiku i jutro będę grodził ten stawik, może też z tego film zrobię. Więc będę grodził stawik, bo się boję, bo kurki z tego piją, a jak widzicie, woda no nie jest taka czysta. Także no nie chcę, żeby z tego piły wodę. No. Więc to by było na tyle. Skup na dwóch kurek. Koguta i kurki. Do następnego odcinka. Cześć.